i siostry. Przeżywamy dzisiaj w parafii nasz odpust, ale też i dożynki. Wiemy, że w tym roku nie ma dożynek samorządowych, ale chcemy Panu Bogu podziękować, bo to ważna rzecz, ważna sprawa, abyśmy dziękowali za zbiory, abyśmy dziękowali za chleb powszedni. Dziękujemy też Panu Bogu za wszystkie łaski, które otrzymujemy, też za tą świątynię, która się wznosi. To właśnie w niej będzie sprawowana Eucharystia. Z tego chleba, z tej mąki, która w jakimś sensie powstaje waszymi rękami. Witam serdecznie dzisiaj na odpuście ku czci świętego Bartłomieja, księdza Stanisława Adamiaka, rektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego, w którym wygłosi dzisiaj do nas Słowo Boże. To nie znaczy, że przestajemy używać rozumu, że odrzucamy informacje, które płyną od naukowców, od władz, różne zarządzenia, no wszystko to, co rzeczywiście po ludzku, naukowo możemy wiedzieć o chorobach, no zwłaszcza o tej, która teraz jest najpopularniejsza. Że po ludzku mamy robić to, co możemy, co w naszych siłach, by rozprzestrzenianiu się choroby zapobiegać, zwłaszcza, że jesteśmy w stanie to robić, tak nie w pewnym sensie bez pomocy Pana Boga, po ludzku bardzo dużo już możemy zrobić. Nawet naszymi drobnymi często wysiłkami, gestami, te wszystkie maseczki i tak dalej. A z drugiej strony, jako ludzie wierzący, modlimy się gorliwie. Tak? Wierzymy właśnie, że z drugiej strony, że jako ludzie nie poradzimy, że tej pomocy Pana Boga potrzebujemy. Co dobrego może być z Nazaretu? Nie wiemy skąd jest Bartłomiej, być może z wioski. Ziemia rodzi chleb. Przyjmij wraz z nim trud naszej pracy. Kosz z owocami i warzywami, które nadają życiu smak. Dobry Ojcze, naucz nas cieszyć się każdą chwilą. By nasza praca przyniosła owoce. Wino i hostie, dary eucharystyczne. Dobry Ojcze, przemień je w pokarm na życie wieczne. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. To ziarno w postaci chleba pojawi się na naszym stole. Wiemy, ile czasu, ile pogody, ile miesięcy musi być dobrych, jeśli chodzi o pogodę i wiele innych czynników. Dlatego ta praca rolnika, ten warsztat właśnie pod gołym niebem nie jest taki łatwy. Bardzo mocno właśnie zależy od takiego zaufania też Panu Bogu. Bardzo Wam dziękuję za przygotowanie tych dożynek i za to, że ta tradycja nie została przerwana. Wiemy, jakie wielkie są zawsze święta rolników, czy podczas dożynek gminnych, czy powiatowych. To są naprawdę takie, można powiedzieć, centralne uroczystości u nas, w naszych społecznościach. I z powodu pandemii wiele takich ograniczeń no nie umożliwiło, ale jesteśmy dzisiaj tutaj, by nawet w takim wymiarze. Bardzo dziękuję Wam wszystkim i kołu gospodyń i paniom, które przygotowywały te wieńce, te ozdoby i za chleb, i za ten kosz, i za kwiaty, i za przygotowanie tej liturgii, bo ta msza święta polowa to nie jest tylko tak właśnie przyjechać i wszystko gotowe, tylko jest trzeba ją dobrze przygotować.
Moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj stajemy w cieniu już, można powiedzieć, tej naszej nowej świątyni, jeszcze raz chciałbym gorąco przywitać pana Stanisława Kapuściaka razem ze współpracownikami. Tutaj akurat są obecni pan Andrzej, pan Józef, pan Andrzej, Kamil, za tą waszą taką profesjonalną pracę, podejście do tematu. To też pierwsza ich kaplica, może nie ostatnia, panie Stanisławie, nie wiadomo. To jest piękny macie zawód, taki właśnie jak święty Józef, co? Zawód już bardzo teraz taki nieczęsto spotykany, więc patrzymy na to dzieło z drewna i się cieszymy tym wszystkim. Bardzo wam dziękuję dzisiaj tutaj właśnie tą współpracę. Ona jeszcze trwa. Widzicie, jak to szybko teraz powstaje, jak jest gotowych elementów, ale one tu też tak w lesie takie gotowe nie rosły. Musiały się tam najpierw w podwilku przygotować. Bardzo wam wszystkim dziękuję za ten zryw taki parafialny.